Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania kolejny odcinek z World of Warships, kolejny odcinek z pancernika niemieckiego, jakim jest Bismarck. I jest to kolejny odcinek, w którym ten okręt jest nie wymaksowany. To jest chyba dalej pełen stok. No i cóż, mówiłem wam w pierwszym odcinku z Bismarcka, że spokojnie tym okrętem na stoku można sobie grywać i robić przyzwoite wyniki. Pokazałem wam pierwszą bitwę, żeby się z tym okrętem przywitać. I to jest kolejna bitwa taka z kategorii, gdzie wynik może nie jest o wow i nie wiadomo co. Bo u mnie takich wyników na kanale to raczej na razie, przepraszam, raczej na razie bywa mało. Ale jest to wynik po prostu przyjemny. No i pokazujący, udowadniający jak gdyby to, że spokojnie jak Bismarcka kupicie, to możecie sobie Free Expa oszczędzać, nie musicie wydawać na maksowanie tej zacnej maszynki, gdyż ona po prostu broni się sama i to broni w sposób bardzo dobry. Jak widzicie, no, rozpłynięcie jest jakie jest. Na ogół, ja przynajmniej pływam z tej strony na KPA, ale popłynął tam jeden nasz niszczyciel i krążownik i nikt więcej, no w sensie żaden jeszcze pancernik. Duża część drużyny popłynęła w okolice C, jeden pancernik jest jeszcze na awku, więc stwierdziłem, dobra, płynę z większą ilością okrętów. A dlaczego płynę z większą ilością okrętów na Bismarcku? Już tłumaczę. Macie na nim takie coś, że jeżeli płyniecie większej ilości okrętów, no to przeciwnicy muszą się skupić niekoniecznie na was. A jeżeli oni są w zasięgu waszej baterii dodatkowej, waszej artylerii pomocniczej, no to chyba nie muszę tłumaczyć, że za każdym razem, kiedy jesteście w zasięgu tej artylerii pomocniczej, no to macie trochę przekichane. W sensie, no wy jako przeciwnik. Na razie pewnie ktoś mi tam podpowie, żebym sobie włączył kółeczko takie żółte z zasięgu artylerii pomocniczej. Ja je włączę, oczywiście, tylko że dopiero za jakiś czas, na tych bitwach, które tutaj widzicie, jeszcze nad tym się... Znaczy, jeszcze tego nie zrobiłem. Pomimo tam okrętów wroga, udało się naszemu niszczycielowi zająć punkt A, należy go pochwalić. No i Afek się obudził i płynie tam też im pomóc, więc no, tamten kap będzie miał co robić. Natomiast no, ja dopływam już tutaj do kapa C. Zbliżam się do Fubukiego, jest w zasięgu 12 km, no więc będę chciał oczywiście się do niego zbliżyć na zasięg artylerii dodatkowej, ale Fubuki odpływa, a Atago było widoczne i Atago powinno być bliżej mojego zasięgu. O, mam spota, no ale no wiadomo, jestem pancernikiem, podpłynąłem, jest i Atago na 10 km, a to oznacza, że jest w zasięgu. Poszła salwa i od razu, zobaczcie, zaczyna działać to, co w tym okręcie lubię najbardziej, czyli właśnie moja artyleria pomocnicza. 7800 z salwy, natomiast no ja teraz ustawiam się burtą, żeby tą artyleria pomocnicza jak najwięcej łoiła w Atago. Przeładowanie dość dobre. Teraz już z doświadczenia bym odbijał, bo wiem, że Atago ma 10-kilometrowe torpedy, gdyż zacząłem grać swoim Atago trochę. No ale wtedy jakoś się chyba tym jeszcze nie przejmowałem. W każdym razie, no, tych trafień może z artylerii pomocniczej, no 14 jest na tą chwilę. Też bywa różnie z nią, to nie jest tak, że ona w każdej bitwie spisuje się w sposób fenomenalny, ale na ogół w większości bitw spisuje się w sposób zadowalający. No, a są bitwy, kiedy naprawdę pruje i podpala jak szalona i sami jesteście, po prostu gęba wam się śmieje, co robicie z przeciwnikami. Tutaj widzimy, że no niestety kap A został odbity przez wrogów, nie mamy kapa C, nie mamy kapa B, więc start jest dość ciężki. Okręty, które przypłynęły ze mną w okolicy C, no nie wpłynęły w stronę jednak kapa, tylko przestraszyły się tych przeciwników. Ja teraz zakręcam, Nowy Orlean dostał Cytadelę za 12 tysięcy. No i cóż, patrzymy, co tutaj będzie się działo. Na razie sam staram się nie wpływać. Zwłaszcza, że tutaj Nowy Orlean akurat daje mi robotę.
Znaczy, daje mi robotę, daje mi możliwość strzelania do niego. Pokazywał burtę ładnie, został jeszcze zresztą pokarany teraz tu przez moich drużynowych. No i w tym momencie zrobiło się 1 do 1. Oni stracili krążownik, my pancernik. Można teraz troszkę podpłynąć bliżej. Nasz niszczyciel twardo kapuje tego kapa C. Należy mu troszeczkę pomóc. Mogami płynie ładnie burtą. Czy dobrze, czy go trafię, czy go nie trafię. Coś tam zahaczyłem, no nawet nie takie coś tam, za 7600, dzięki temu ma 5000. Szkoda, że Amagi strzela gdzie indziej, mając za sobą mogami, które można by dobić. Na pewno byłoby łatwiej nam wykończyć ten krążownik, gdybyśmy strzelali razem do niego. Mogami odpływa, no wiadomo, jest na ogrysku, więc stara się stąd uciec. Jak widzicie, nic nie trafiłem. Przeciw właśnie wrogiem mogami, chyba torpedą, wysadziło naszego Fubukiego, albo nie wiem, czy torpedą, czy pociskami, bo tam jest Fubuki widny, uzyskał detonację. No i kapce jest przez przeciwników odbijany, a mamy sporą stratę w punktach. W okrętach jesteśmy na remis. No więc cóż, płyniemy ze sobą burtą dla Magiego. To nie jest dobre ani w moim wykonaniu, ani w wykonaniu tego pana w pancerniku. Więc ja już tutaj zmieniam kąt, odbijam do niego, jednocześnie chcę zmniejszyć dystans. Na wszelki wypadek, gdyby mnie się kręciło tutaj coś, jakiś niszczyciel, bo gdzieś tam ten niszczyciel był w okolicy kapa, to zarzucam torpedy, sondę hydroakustyczną, żeby uniknąć torped, i to był dobry wybór. Zobaczcie, tu już ładna wiązka. Po to ta sonda jest, po to mam tyle ładunków, żeby z tego korzystać. Potrafił uratować tyłek. No i jestem na kapie C, jest i pan Fubuki, i to on. I zobaczcie, to on tego kapa zaczął nam odbijać. To ja teraz jestem cwaniak jeszcze przez minutę 20, bo on sobie może te torpedy, to wiecie, schować gdzieś. Skoro moja drużyna ma w dupie kapa i nie zamierza mi pomagać, to stwierdzam, zobaczymy, podejdę bliżej, zobaczę, na co stać tę maszynkę. Mam tutaj oczywiście, będę teraz skupiał na sobie ogień przeciwnika. No, ale co zrobić? Nie zamierzam oddać tego kapa bez walki. Oddałem strzał w mogami. Niestety tam straszny, straszny rozrzut był pocisków. Fubuki cwany schował się za wyspą. No, ale map teraz permaspota praktycznie, więc nie bardzo ma szansę zareagować. Jego tam dymki, srymki i inne rzeczy nie na wiele mu się zdadzą, nie da rady skapować. Jakiś sygnał z torped. No i zobaczcie, bez sondy byłoby pewnie troszkę gorzej. A Magi idzie na wstecznym. Dostał ode mnie za dwa. Mogłem to, troszkę lepiej powinienem wycelować. Dostał ode mnie za 2300 i Fubuki teraz robi błąd. Wypływa zza tej wyspy. Ja tutaj się odkręcam. Już widzę, że puścił torpedy. A zobaczcie, co moja artyleria pomocnicza będzie robić z tym niszczycielem. To właśnie lubię w walce z niszczycielami na bliski dystans, kiedy są na spocie, a moja artyleria pomocnicza utrudnia im zabawę. Jeszcze postraszymy go zwykłą artylerią. No i postraszyliśmy. Tak go postraszyliśmy, że się postanowił ukryć we wodzie. 43 tysiące uszkodzeń. Uniknęliśmy torped tego japońskiego niszczyciela. No niestety teraz, odkręcając się, pokazałem burtę do Amagiego, zapałem więcej uszkodzeń, ale za chwilę będę mógł użyć odnawiaczki. Amagi cały czas na wstecznym, więc próbuję w niego strzelać. Za pierwszym razem trochę zbyt duża poprawka, nie dobrałem zbyt dobrze prędkości. Natomiast no już teraz dostał Amagi podpałę, chyba zużył od razu zestaw naprawczy, gaśnicę, z tego co widzę. Prawie 50 tysięcy już nastukane. Udało się kapa odzyskać. Nie mogę teraz strzelić tego Amagiego, chociaż ładnie płynie, ale przeszkadza mi tutaj wysepka. Ale nie zamierzam mu odpuścić, nie zamierzam mu odpuścić. Mam więcej HP-ków, on jeszcze obrywa od moich drużynowych.
Trzeba go tutaj przycisnąć i pozbyć się go, żeby mieć spokojne tutaj okolice tego kapa, a potem popłynąć po kolejny pancernik, który widać gdzieś tam z tyłu, czyli po Montanę, dziesiątotierową. Nie wiem, czy, znaczy no, wiem, że są buildy i sam chyba tak zrobię, Montany pod niewidkę i stanie właśnie na bycie niewidzialnym, więc pewnie ten kolega taki styl gry uprawia. A Magi teraz idzie, będzie no ode mnie odchodził, więc ciężej będzie go z tych apeków strzelić. No i zobaczcie, Montana tutaj strzela z burzaków, za prawie 2000 z burzaków, no ładna, ładna ilość. Artyleria pomocnicza cały czas męczy Amagiego. Chciałbym go wykończyć. Przydałoby się go podpalić, to na pewno by ułatwiło robotę. Zobaczcie, staram się tak odkręcać, żeby więcej działek artylerii pomocniczej miało bicie na ten okręt. Montana strasznie słabo stoi. Montana stoi badziewnie, bo stoi burtą do przeciwników i strzela, nie wiem, dlaczego strzela do najazdy burzaków, może dlatego, że idę przodem. No a jak stoi pancernik burtą, to trzeba w niego strzelić. I walnąć mu Citadelę za 11 tysięcy, bo na Amagim się skupia moja artyleria pomocnicza. Oczywiście teraz mógłbym Amagiemu lutnąć i go skończyć, ale wolałem oczywiście wtedy strzelić w Montanę, bo lepiej był ustawiony. No i teraz będę robił myk wypływania od lewej strony wyspy. No tutaj troszkę zebrałem. Montana cały czas burtą, cały czas burtą, więc pokażmy go troszkę za takie stanie. To jest 2300, no nie jest to zbyt dużo, ponieważ jednak zmieniłem zdanie, nie płynę od lewej strony wyspy. Zaznaczyłem teraz artylerią pomocniczą Montanę i niech ona teraz męczy tego gracza. Zastanawiam się, dlaczego on gra w taki, a nie inny sposób. Cały czas płynąc burtą. To płyniesz burtą do łap. Proszę bardzo, za 15 tysięcy Cytadela siadła. I z pełnego 10 tieru zobaczcie, jak szybko stracił HP-ki. Nie wiem, co w tym graczu, o czym ten gracz myślał, i już został zatopiony. Friedrich der Grosse go załatwił, ale no nie dało się inaczej, skoro pokazał nam burtę. I po akcji z Montaną mamy dużą przewagę. No, fakt, jeśli chodzi o okręty, stratę, jeśli chodzi o kapy, przewagę, jeśli chodzi o punkty, a ja mam 96 tysięcy. No i wypadałoby teraz zamknąć temat tego Amagiego. Jeszcze 15 sekund do odnowienia HP-ków, ale mam sporą przewagę nad tym Amagim. Zaraz wypłyniemy za wyspy i wyjdzie ten okręt w zasięg naszej artylerii pomocniczej z powrotem. Nie damy mu żyć. Mamy spota. Dalej, artyleria pomocnicza gadżeta. I lecą moje główne działa. Wystarczyły główne działa na to, żeby zatopić ten okręt. Dwa fragi, 101 293 punkty uszkodzeń na stokowym okręcie, na stokowym Bismarku. Jak widzicie, spokojnie można zrobić swoją robotę. No tutaj akurat teraz będzie czuć to, że jesteśmy stokowi pod tym względem, że jednak Bismark wymaksowany kręci się lepiej i pływa lepiej. Więc jeżeli macie sytuację taką, że tutaj wyczyścicie jakiś sektor mapy i chcecie dopłynąć do wrogów, no to wiadomo, że na wymaksowanym będzie to łatwiejsze. Ale nie ma takich jakichś tragedii, jak na przykład na Kongo czy na Fuso stokowym, że macie gówniany zasięg, nic nie możecie zrobić praktycznie. Nie, tutaj spokojnie. Oczywiście, no, zasięg waszych dział głównych na podstawce no jest mniejszy, ale nie jest jakiś tragiczny. Poza tym, no, raczej Bismarckiem polega się na graniu na artylerii pomocniczej, no bo to jest jego największa zaleta, więc trzeba grać na takim dystansie, żeby ją wykorzystywać. Jeżeli ktoś chce zrobić Bismarcka i kampić, no to bez sensu jest w ogóle robić ten okręt. Można oczywiście zagrać jakąś tam jedną, dwie bitwy spokojniej w pierwszej fazie, potem wykorzystać zapas hapsów i wkurzać, przyjmować i wkurzać przeciwników artylerią pomocniczą, ale to nie jest okręt do kampy. W ogóle pancerniki to nie są okręty do kampy, tylko do tankowania. Może niekoniecznie jak ta Montana, że tam stoicie burtą do wrogów, bo szybko wasza pula hapsów i tak zejdzie do zera. Ja 8-tierowym pancernikiem wsadziłem mu dwie cytadele, no sorry. No i teraz właśnie jest ten problem, że chciałbym tu jeszcze z kimś się postrzelać, ale no trochę czasu muszę stracić na pływanie.
Jest Friedrich der Grosse, czyli mój następca tierowy, którego zamierzam kupić i robić na niego nowego kapitana. Friedrich der Grosse też ma dobrą artylerię pomocniczą. Faktem nie już no, nie o takim zasięgu co Bismarck, ale zarówno Friedricha der Grosse, jak i później Grosse. Tą dziesiątkę, Kurnwurst, czy jakoś tak, jak ją, mnie się zawsze tam ta jego nazwa z kiełbasą kojarzy z wurstem, to też zamierzam robić podartę pomocniczą, ale no już takiego zasięgu nie ma. No już tutaj oczywiście Kill Secure albo Kill Steel, jak to tam woli. W każdym razie, no zatopiony, zostają dwa krążki, ale są dość daleko. Teraz bym popłynął do kapa, żeby sobie nabić punktów jeszcze expa, a chyba miałem. Czemu ja nie wpływałem do tego kapa, to nie rozumiem. A, jest Kutuzow. A, bo się napaliłem po Neptuna, żeby popłynąć, który jest zawsze tam 10,7. No, trafić Kutuzowa na taki dystans będzie raczej trudno, bo po pierwsze pancerny Agrest pewnie nie jest słabym graczem, pewnie jest graczem dużo, dużo, dużo lepszym ode mnie. Natomiast no, na takim dystansie to pewnie widzi, że lecą do niego pociski i spokojnie może manewrować. Zresztą zobaczcie, nawet ja mogę wymanewrować jego salwę, bo no, chociaż jestem w pancerniku, więc no, dlatego nie lubię takiego grania na większe dystanse. No i tam Neptun, który znajduje się, zaraz pewnie padnie. Biedny Agrest również padł, bo dostał salwę. No i wygrywamy bitewkę stokowym, kolejną bitewkę stokowym okrętem. 101,5 tysiąca, wynik przyjemny. Expa 1867, również fajna wartość. U nas Mahan zrobił ponad 2000. To tyle na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, bo pomaga w rozwoju kanału. I widzimy się w kolejnych filmach z World of Warships i nie tylko. Trzymajcie się. Cześć.